Witam Państwa bardzo serdecznie w nowym programie o tytule To i owo o minerałach. W programie tym chciałabym Państwu zaprezentować szeroką wiedzę na temat minerałów, czyli substancji, które wytworzone zostały podczas procesów geologicznych w sposób naturalny. A jak wiemy, to co jest naturalne jest najlepsze i z wielką korzyścią dla organizmu. Dlaczego wybrałam akurat przedstawienie Państwu minerałów? Wydaje mi się, że czasami nawet nie jesteśmy świadomi tego, że te substancje, te minerały, z którymi mamy do czynienia na co dzień, powstały w sposób naturalny i są naturalnymi wytworami przyrody. Jedni wiedzą o tym, że niektóre substancje są zupełnie naturalne i są to minerały, a niektórzy nie. I stąd właśnie ta wola zaprezentowania Państwu tej problematyki. Ponadto te osoby, które już wiedzą, że na przykład to jest minerał, to jest coś naturalnego, które powstało w sposób naturalny i wykorzystujemy je na co dzień, zadają sobie często pytanie, ale jak to powstało? W jaki sposób, skąd się to wzięło, jak to się dzieje, że coś, co powstało głęboko w ziemi, jest tutaj dla nas w wykorzystywaniu w codziennym życiu. I te właściwości, te, które tutaj właśnie mamy chociażby zaprezentowane, chciałabym Państwu przedstawić w cyklu programu To i owo o minerałach. Chcąc przybliżyć Państwu, co to jest w ogóle minerał, to z punktu geologicznego jest to pierwiastek, związek lub jednorodna mieszanina pierwiastków lub związków chemicznych o stałym stanie skupienia, powstała właśnie w procesach geologicznych, czyli w sposób zupełnie naturalny, bez ingerencji człowieka. Co jest charakterystyczne dla minerałów naturalnych oczywiście, to to, że mają charakterystyczną strukturę wewnętrzną. To, co może nas zadziwiać czasami, to jak już później w następnych programach będziemy omawiać kryształy, to sposób krystalizowania tych minerałów, które budzą zachwyt wielu osób, bo wręcz czasami jest nieprawdopodobne, że tak mogły wspaniale wykrystalizować minerały głęboko w ziemi i cieszyć nasze oko, bądź jeszcze być dla nas tutaj minerałem użyteczności i leczniczej, i takiej użyteczności w codziennym życiu. Można prościej powiedzieć, przekazać tą definicję minerału, czyli jest to jednorodne ciało stałe, które powstało właśnie w sposób zupełnie naturalny w wyniku procesów geologicznych. Mówiąc o minerałach, często zastanawiamy się, słyszymy to minerały jako suplementy diety, to jest troszeczkę coś innego i stąd chęć zaprezentowania Państwu tejże różnicy i wykorzystania ich w sposób jak najbardziej właściwy, z pożytkiem dla nas wszystkich. W momencie, kiedy mówimy o minerałach, to przejdźmy z takiej mikroskali do takiej większej. Minerały tworzą skały, czyli też takie nagromadzenie naturalne, które powstało w wyniku procesów geologicznych naturalnych. Jak Państwo zauważyli, często używam słowa procesy geologiczne i geologia. To już tylko tak dla zupełnie przypomnienia, może powiem, że geologia jest to nauka zajmująca się badaniem skorupy ziemskiej, czyli tej litosfery. To jest to, co pozwala nam poznać procesy zachodzące w głębi Ziemi, w skorupie ziemskiej. I co może nam, i co daje nam oczywiście, wielką korzyść w wykorzystaniu tutaj dla nas, z wielkim pożytkiem. Bo geologia oprócz nauki i badania stricto akademickiego jest również stosowana szeroko w gospodarce. Wyróżniamy wiele nauk geologicznych, mineralogia, czyli właśnie to, co będziemy mówić o minerałach,
geologia gospodarcza, czyli to, co możemy wykorzystać te kopaliny w naszym życiu gospodarczym. Czyli jest to bardzo, bardzo ciekawy dział nauki, która jednocześnie odkrywa wielką tajemnicę procesów, które odbywały się dawno, dawno temu. Przechodząc znowu do naszego minerału i do skały, mówimy, pojęcie skały jest może tak najbardziej prosto wskazać można te nasze kamienie, które spotykamy na każdym kroku, tak? Czyli to są kamienie ozdobne, to są kamienie budowlane, to jest koncentracja i skupisko minerałów. Proszę Państwa, mówiąc o minerałach, musimy również powiedzieć, że oprócz minerałów takich według tej definicji, która została tutaj przedstawiona, istnieją również i mineraloidy. Cóż to jest takiego mineraloid? Nazwa bardzo podobna, ale jednocześnie powstała w wyniku tego, żeby wyróżnić jednak tą substancję, ten związek chemiczny jeszcze jako coś osobnego. Otóż mineraloidy są traktowane czasami jako podklasa minerałów. I jest to naturalnie występująca substancja, a jednocześnie jest o budowie wewnętrznej odmienna niż minerał. Można to może prościej przedstawić, już tak bardziej dla nas przystępnie, że mineraloidy są to zwarte grupy różnych minerałów bądź mieszaniny związków chemicznych, występujących naturalnie w przyrodzie, a jednocześnie nie będących minerałami. One również powstały w sposób zupełnie naturalny, ale jednak mają tą inną strukturę wewnętrzną, która odróżnia ich od minerałów. Proszę Państwa, będąc w świecie minerałów i tych mineraloidów, możemy się pokusić o stwierdzenie, co tam tak naprawdę się zadziałało wewnątrz Ziemi i co nam dają te minerały. Tyle się o nich mówi, więc oprócz na pierwszy rzut oka właściwości koloru czy cieszące oko, czyli do ozdoby, również minerały są wykorzystywane w gospodarce, ale tutaj bym większy nacisk położyła na minerały, które są wykorzystywane w lecznictwie. Od wieków znane są już minerały, które właśnie starożytni stosowali w lecznictwie, a obecnie zostało to potwierdzone wieloma badaniami naukowymi, jak i również badaniami medycznymi. Ale wracając do naszych mineraloidów, to chciałabym powiedzieć, że do grupy tych mineraloidów zalicza się opal. Taki tutaj akurat nie mam wśród kolekcji opalu, ale zaliczamy również perły. Może tutaj położę. Zaprezentujemy dokładnie, poproszę o prezentację pereł, jak również i widoczny tutaj bursztyn. I stąd już wiemy, dlaczego dzisiaj zajmiemy się bursztynem. Proszę Państwa, ponieważ aura jest taka jesienno-zimowa, możemy ulec przeziębieniom, możemy się przeziębić, zawiało nas, to bursztyn jest doskonałym lekiem, który jest i pomaga w wyjściu szybko z choroby, jak również lekiem profilaktycznym. Badania nad bursztynem były prowadzone bardzo intensywnie, jak również potwierdzone zostały ich właściwości lecznicze. Tak jak inne minerały, tutaj w przypadku akurat mineraloidów, wiele badań przeprowadzonych naukowo potwierdziły właściwości lecznicze tegoż kamienia ozdobnego. Oprócz zastosowania bursztynu jako kamienia ozdobnego, tutaj może jeszcze tu się, o, taki prawdziwy, nieoszlifowany kamień, mamy przeprowadzone badania pod względem
również ideologiczne, bo należy wskazać i przypomnieć, że bursztyn jest wytworem typowo geologicznym. Jest to po prostu kopalna żywica. Bursztyn jest to bezpostaciowy, wielocząsteczkowy związek organiczny z grupy kaustobiolitów. Bardzo szerokie badania na temat rozpoznawania bursztynu pod względem geologicznym przeprowadziła pani profesor Kosmowska-Ceranowicz z Polskiej Akademii Nauk. Rzeczywiście badania są imponujące, ponieważ dokonała wielu badań, wielu rozpoznań bursztynu i możemy na tej podstawie cieszyć się wiadomościami i rozpoznaniem tego wspaniałego kamienia ozdobnego. To, co nam się tutaj od razu rzuca w oczy, proszę Państwa, to może na początku bursztyn jako kamień ozdobny. Ma wspaniałe kolory, ma żółty, który przypomina nam takie lato, zupełnie przyjemne wakacje nad morzem. Mamy tutaj taki bursztyn zupełnie, proszę Państwa, nieoszlifowany, naturalny, który jest najzdrowszy, bo najzdrowsze bursztyny są to bursztyny nieoszlifowane, taki duży okaz, ale imponujące są również bursztynki takie żółte, oszlifowane bądź innego koloru. Tutaj akurat jest bursztyn, który jest dokładnie z rejonów Morza Bałtyckiego, ale już z Łotwy, łotewskie wybrzeże. Widać, że już jest ciemniejszy. Specjalnie właśnie go tutaj chcę zaprezentować, ponieważ ma inną kolorystykę, jest taki ciemniejszy. Jako ozdobę traktowano bursztyn już od czasów średniowiecza. Znane są wszelkiego rodzaju wyroby, amuletów, najprzeróżniejszych ozdób, ponieważ nasi przodkowie i ludy średniowieczne traktowały bursztyn jako amulety. Jeszcze nie znali dokładnie tych właściwości zdrowotnych, leczniczych, ale już intuicyjnie zauważali, że ten kamień coś w sobie ma i stąd właśnie bardzo się nim zainteresowali. Może ich zainteresowanie wynikało z tego, że na początku to, co nas zawsze najbardziej interesuje, to oczywiście kolor, kształt i sama forma danego okazu, czy kamienia, czy innego obiektu. I tak jak bursztyn nas cieszy swoją kolorystyką, swoją niesamowitą tutaj też i właściwością, że jest jeden może być przezroczysty, drugi tak jak ten może być nieprzezroczysty, bo w innych warunkach troszeczkę powstawał, to ta ciekawość została zaspokajana przez naszych przodków i przez ludy średniowieczne. Tu chciałabym jeszcze pokazać inne bursztynki, też bursztynki, ależ proszę spojrzeć, jaka jest tutaj fantastyczna plejada kolorów. Są żółte, są mleczne, żółto-mleczne, są przezroczyste, także naprawdę cieszą oko, co automatycznie, jeśli chodzi o takie wrażenie ogólne dla oka i dla samopoczucia, jest doskonałe, ponieważ właśnie to, co nas cieszy, to, co bardzo lubimy, bardzo dobrze wpływa na nasze samopoczucie i na nasze zdrowie, bo nic tak nie leczy jak dobry uśmiech, dobre samopoczucie i własna dobra, pozytywna energia. Bursztyn, tak jak mówiłam, był przedmiotem zainteresowania wielu nauk, między innymi medycyny, geologii, tak jak wspomniałam, jak również nauk z zakresu archeologii i etnograficznych.
ponieważ jest to najstarszy kamień, który można znaleźć w wykopaliskach archeologicznych, który nam również wskazuje i daje nam dużą wiedzę na temat kultury i życia naszych praprzodków. To jest bardzo, bardzo cenne, chociażby z tegoż powodu. Tak jak wspomniałam, badaniami nad bursztynem zajmowała się pani i zajmuje się pani profesor Kosmowska-Ceranowicz z Polskiej Akademii Nauk i na podstawie swoich badań, opracowań dostarczyła nam wielu, wielu informacji na temat bursztynu. Bursztyn, tak jak wspomniałam, jest bezpostaciowym, wielocząsteczkowym związkiem organicznym z grupy kaustobiolitów, czyli taka zwykła kopalna żywica, czyli żywica, która uległa wielu procesom przeobrażenia w wyniku procesów geologicznych, a żywica pochodząca głównie z drzew iglastych. Datowanie żywic, datowanie bursztynów zaczyna się od czasów najstarsze, są od dewonu, czyli są to dewońskie, ale my z uwagi na to, że bursztyn jest naszym złotem Bałtyku, to zajmiemy się właśnie tym bursztynem trzeciorzędowym i zaraz pokażę, jak to się ma w całej historii dziejów geologicznych Ziemi, ponieważ jest chyba najpiękniejszy, to znaczy nie chyba, moim zdaniem najpiękniejszy, a również uznawany przez innych również takim najpiękniejszym kamieniem, rodzajem bursztynu. Bursztyn występuje na całym świecie, jest on bardzo charakterystyczny, natomiast nasz bursztyn bałtycki występuje w rejonach tutaj Gdańska, od Gdańska największe zasoby to są od Gdańska poprzez Łotwę, Litwę, Rosję i największe zasoby chyba są w rejonie Gdańska sięgające do Kłajpedy. Znane są również występowanie tego bursztynu bałtyckiego w przybrzeżach, na obszarach tutaj przybrzeżnych Danii, Niemiec, jak i oczywiście Szwecji. Nasz bursztyn bałtycki nazywany jest jantarem jeszcze, również ma nazwę grecką i łacińską elektron elektrum, ale ta nazwa jantar wydaje się najbardziej odpowiednia, ponieważ jest to nazwa, która zawiera w sobie znaczenie żywicy morskiej, czyli wydaje się, że adekwatna do powstania. Natomiast nazwa bursztyn pochodzi od z niemieckiego języka. Bursztyn, tak jak wspomniałam, jest wieku trzeciorzędowego i tutaj chciałabym przedstawić Państwu dla orientacji, jak to się ma w naszych dziejach geologicznych. Otóż, tak jak wspomniałam, najstarszy bursztyn datowany jest na dewon, czyli mamy tutaj w erze Paleozoiku i to jest około 300 milionów lat. Natomiast nasz rodzimy bursztyn pochodzi z okresu trzeciorzędowego. Czyli jest on datowany na 40-50 milionów lat, stąd jest to najmłodszy kamień, który możemy sobie pooglądać i być razem tutaj z nim niejako rozpoznawać, co się działo w te 40-50 lat temu. Chciałabym pokazać, jak mówimy o bursztynach i o ich zastosowaniu, chciałabym pokazać również zdjęcia, które są wykonane przez pana Janusza Jaczkowskiego. Są to przepiękne zdjęcia. To zdjęcie pochodzi z okazu
kolekcji prywatnej pana Marka Wierzbickiego. Jak widzimy, jest to bursztyn, który zawiera pająka i muchę. Niesamowita gratka, ponieważ bursztyny zawierają różne inkluzje. Inkluzje typu bądź to kawałek kory, bądź to igła, a tutaj mamy owad i pająka. No to jest przecudne to zdjęcie. Proszę sobie wyobrazić, jaka jest to gratka dla paleontologów, którzy badają życie w poprzednich erach geologicznych. Ten kolor zielony troszeczkę nam tutaj zaburza, ponieważ w rzeczywistości powinien być bardziej żółty, ale ta zieleń wynika z tego, że przy robieniu zdjęcia tło było czarne. Następne zdjęcie też jest to zdjęcie bursztynu, które zaraz zaprezentujemy. Też jest z inkluzją. No i to jest piękne zdjęcie. To już jest zdjęcie z kolekcji Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk. Wykonał również pan Janusz Jaczkowski. Zdjęcie uwięzionego skrzydła owada. No, przecudne. I to jest świadectwo na to, że kiedyś było życie i zostało w cudowny sposób zachowane. Widzimy również takie bąbelki, czyli inkluzję powietrza w tymże okazie, również malowniczo wyglądające. Poprosimy jeszcze jedno zdjęcie, kolejne. No tutaj kolejny okaz, który zawiera inkluzję zatopionych owadów. Jakże niesamowicie autor zdjęcia ujął i udało mu się wyciągnąć, mówiąc kolokwialnie, okazy, które są zatopione w tymże bursztynie. Proszę zwrócić uwagę na wspaniały zarys owada wraz z jego skrzydełkami, jeden i drugi. Tak, żeby i wielką sztuką jest wychwycenie ostrości inkluzji jednej i drugiej, bo po prawej stronie mamy kolejny owad, który się gdzieś tam kiedyś w tym trzeciorzędzie napatoczył na drogę żywicy i żywica go po prostu wchłonęła. Więc jest to rzeczywiście wyjątkowej urody zdjęcie. O, i mamy następne, też owad, pięknie zachowany. Często, proszę Państwa, ja lubię w takiej ciszy obejrzeć zdjęcia, ponieważ każdy, kto ogląda, zwraca uwagę na inne szczegóły i potrzeba jest takiego skupienia, takiego wyciszenia, żeby można było swoje własne szczegóły odnaleźć, bo każdy ma swoje ulubione. Tutaj, proszę Państwa, jest wspaniały okaz, który mi się bardzo, bardzo podoba. Zdjęcie jest rewelacyjne. A ciekawa jestem, co się Państwu kojarzy, patrząc na to zdjęcie, bo nazywaliśmy ten okaz i jest nazywany przez osoby, które robiły to zdjęcie i przez osoby, które oglądają, jako kosmos. I rzeczywiście można tutaj dopatrzeć się takiej zupełnej, zupełnej kosmiczności, wręcz wszechświat. Te inkluzje powietrza, tak wspaniale zachowane, jednocześnie tak wspaniale zrobione zdjęcie, wyciągające szczegóły, naprawdę cieszy oko. A tutaj mamy następne zdjęcie. Też mamy inkluzję. To są zdjęcia, które mają około 2 razy powiększenie do rzeczywistego, czyli nie jest aż to tak duże, wykonywane jest w tak zwanej
makrofotografii. Piękne, bardzo dziękujemy za piękne zdjęcia. Teraz zapraszam Państwa serdecznie na przerwę. Po przerwie spotkamy się ponownie na drugą część programu To i owo o minerałach.